The wheels on the bus go round and round, round and round. Do tego zawodnika albo zawodniczki, który postanowił spędzić z nami na trasie najwięcej czasu. Zaczynamy od trzech najszybszych dziewczyn. Trzecie miejsce zajęła Lena Jastrzębska. Zapraszamy na trzeci stopień podium. Trzecie. Drugie miejsce zajęła Ewa Stańko. A pierwsze? Weronika Reichert. Drugie miejsce. Gratuluję. I chwila dla fotoreporterów. Zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia. Oklaski takie głośne, żeby było słychać w Jelnej, Leżajsku i Tarnogórze. A teraz zapraszamy do zdjęcia z fotoramką. No i super.
A ja zapraszam na podium trzech najszybszych zawodników biegu na 650 metrów. Trzecie miejsce Aleksander Łyko, drugie miejsce Patryk Paszek, a zwycięzcą okazał się Bartek Klocek. Gratulujemy całej trójce i zapraszamy na podium. Gratulujemy. Gratulacje i oklaski. Teraz. Chwila dla mediów. Ale media to mają wymagania, nie? Alan Witkowski, trzecie miejsce. Daniel Witkowski, drugie miejsce. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Eryk Turek, pierwsze miejsce na trasie 2300 metrów. Gratuluję, panowie, gratuluję z drugiego miejsca. Proszę bardzo, dziękuję. Gratuluję, drugie miejsce, proszę. Ale Daniel, rekord trasy nadal jest twój. Z 2000, nie pamiętam, 19 czy 17? 17. 19. Trzecie miejsce Magdalena Rumierz. Drugie miejsce Maja Ilasz. A miejsce pierwsze Julia Półćwiartek. Trzy najszybsze dziewczyny podczas siódmego biegu niepodległości. Nowosarzyńska jedenastka na dystansie 2300 metrów. Bieg niepodległości Nowosarzyńska 11 odbywa się w tym roku po raz siódmy. Biegacze rywalizują na czterech dystansach. Najmłodsi uczestnicy na trasie liczącej 650 metrów, starsi z najstarszych klas podstawówki, z liceum i ze szkół ponadpodstawowych na dystansie 2300 metrów. Bieg główny odbywa się na 11 kilometrach, a zawody Nordic Walking to dystans 10 kilometrów. W biegu bierze udział ponad 100 uczestników biegów dorosłych i grubo ponad setka uczestników biegów młodzieżowych. Organizatorami są stowarzyszenia Nowosarzyńska Grupa Biegowa i Nasza Mała Ojczyzna oraz miasto i gmina Nowa Sarzyna, które współfinansuje bieg niepodległości.
39.00 około. Gratulacje! Pierwszy przyszedł dzisiaj rano do biura zawodów, to drugi na mecie. Najszybsza zawodniczka na trasie, zwycięzczyni na dystansie 11 km. Ma to było 42-48. Dalej pocałowała mnie więcej na koszulnego do miejsca już w tym momencie. Kolejni zawodnicy docierają monetę. I chyba mamy drugie miejsce, kochani Małgosia, mamy coś dla pani specjalnego. No i Piotrek, chyba się w pierwszej 15 zgłosił. Brawo, chłopista. Gratulacje.